Siema. W złym zakończeniu, gdzie Cirilla umiera, Geralt idzie zabić ostatnią wieczmę z moczarów, która przeżyła. I idzie odzyskać medalion Vesemira. W dobrym niestety tak się nie dzieje, a losy ostatniej wieczmy są nam nieznane. Aż do dzisiaj, bo dzisiaj wraz z Ciri wyruszamy na ostatnią pożegnalną podróż. Odzyskać ostatnią pamiątkę po Vesemirze, jaka została. Wszystkie dialogi mają polski dubbing, a misja jest naprawdę, naprawdę fajna, także zapraszam. Kolejny przybłęda z Temerii. Do kogo to mówisz? Do mnie? Który to powiedział? Dobra, idziemy sobie klasycznie tutaj Nowigradem. Wszyscy mnie wyzywają od mutantów. Chciałem zajrzeć, co się dzieje u Jaskra i chyba widzimy tutaj jakiś wykrzyknik. Wybaczcie mi, jeżeli będę dzisiaj dziwnie gadał przez nos, ale no jestem chory właśnie a propos tego kaszla. Attention! Quest mod Ciri Sole Momento use custom in English Forza. Tak, tak, że tutaj będzie tylko i wyłącznie głos po angielsku, ale będą też jakby po polsku będziemy mieli raczej napisy. No i tyle. Wydaje mi się, że powinno być. Tam coś jeszcze było napisane, że chyba trzeba przełączyć język, ale zobaczymy. Wchodźmy, zobaczymy z czym. Geralt, nareszcie jesteś! Jaskier. Ty, po polsku jest pełny. Jak tam, interes się kręci? Nie. Miło, że pytasz. Wszystko w porządku. Dzięki tobie żyję z kobietą, której oddałem całe swoje serce. No, nie przypuszczałem, że dożyję tego dnia. Jaskier żyjący w monogamii. Geralt, udław się. To chyba nie chodzi o questa, zawsze tylko tak. Monogami. Tylko często zmieniałem muzy. Skoro tak wolisz. Gdzie jest Ciri? W pokoju na ostatnim piętrze, tym z balkonem. Dziękuję. Bywaj, Jaskier. Jedyna pamiątka Ciri? Nie mów, że wszystko to jest po polsku, bo się chyba popłaczę ze szczęścia. Odwieźć Ciri w jej pokoju. Jak są dialogi po polsku, obloda, nie? Naprawdę obloda. Ale petarda w ogóle. Gerwart po polsku brzmi jakoś lepiej. Soczyście mam wrażenie. Dobra, pakujemy się. Kurde, ale nie jestem w formie. Przyjemny jestem. Wygląda na to, że Jaskier traktuje ten interes poważnie. Po polsku. Ale to pięknie. Mogłabym tu zostać na zawsze. Zgoda. O czym chciałaś porozmawiać? Chcę pomścić Vesemira. Zabiłam tylko dwie wiedźmy. Jedna uciekła z medalionem Vesemira. Psia krew, jedyna pamiątka, jaka mi po nim została. To będzie ryzykowna wyprawa. Zdajesz sobie z tego sprawę? Wiem. I muszę to zrobić. Nie podoba mi się to wszystko, ale skoro się uparłaś, nie zostawię cię z tym samym. Wiem. Dzięki, Geralt. Wracajmy. Po polsku jest, dobra, to jest najlepsza modyfikacja w takim razie. Przez chwilę myślałem, że no taka będzie średniawa, ale fakt, że to jest wszystko po polsku jest 3 razy dzięki temu lepiej. W Polsce jesteś, to po polsku mów, proste piwo. Polska górą, polska gra, to po polsku i dialogi. Giga pochcąp. Kiedyś opowiem ci o zleceniu na Zeugle. Velen? Kto nauczył tej sztuczki? Vesemir. Dawno temu. Jak dawno? Bardzo dawno. Kiedy jeszcze na serio rozważałem przedstawianie się jako Geralt Roger Eric du Haut Bellegarde. Co? Czas, że tak przerywa, mamy. Gangi. Opowiem ci o tym wieczorem. Ganga na Mida dostałem. Proste, że tak się powinieneś przedstawiać, bo Eric to jest przepiękne imię, jako posiadasz takiego imienia. Stwierdzam, że jest to mistrzowskie imię. Wycofujemy się? Czemu nie? Nawet mnie trochę suszy. Jedyna pamiątka? Odwieź tawernę w Zalipiu. Wycofujemy się. Taktyczna wycofka z drogi jest robiona. Do tawerny. Kurde, to będzie najlepsza modyfikacja. Podoba mi się to uzupełnienie, że generalnie idziemy po wiedźmy, nie? Zabić wiedźmę. Czy nam się uda? Nie wiem. Co się tam wydarzy? Nie wiem. Oczywiście, żeby tutaj ten quest się odbył, musimy mieć jeden z dobrych endingów, czyli Ciri musi przeżyć, tak? Jeżeli nie przeżyje, no to nie będziemy mieli tego questa. W moim wypadku Ciri przeżyła, została cesarzową Nilfgaardu. Mam chyba jakieś opcje dialogowe, aczkolwiek jest to też jakiś błąd niestety ma. Albo i nie. Przez chwilę był taki dźwięk.
Ale chyba jest Gituwa. Pomóżcie, panie! Co się stało? Bo... mój narzeczony poszedł do lasu sprawdzić wnyki i nie wrócił. Coś mu się musiało stać. Słyszałam, jak krzyczy, ale boję się iść tam sama. Dobrze. Pójdę sprawdzić, co się z nim stało. Dziękuję. Mam pieniądze, zapłacę ci. Mam nadzieję, że będę mógł ci pomóc, ale na razie muszę się jeszcze tutaj rozejrzeć. Jest to miejsce, gdzie zaginiony był widziany, gdzie zaginiony był widziany ostatni raz. Jestem w stanie sobie porozmawiać z Ciri? Jestem. Chodź za mną, do zobaczenia. Ups. Do zobaczenia. Pozdrawiam z rodzinką, ale co do zobaczenia, jak ona przecież idzie ze mną, prawda? A nie idzie ze mną. A dobra, to niech... A nie, ma misję pomyty, czekaj, muszę znaleźć Ciri. Nie, nie, to ona musi iść ze mną. Słuchaj, za mną. Wracajmy. Wracajmy na naszą ścieżkę. No może ukrócone są te dialogi, ale trzeba przyznać, że ten początek był całkiem dobry. Jak to usłyszałem, że oni tak gadają, kurde, to mówię, no, szykuje się naprawdę coś mocnego. Teraz nie jest najgorzej, na pewno przydałaby się ludziom jakaś taka wyszukiwarka słów, żeby mogli to składać w piękne zdanie i wtedy mogliby tworzyć naprawdę głos Gerwarda i piękne kłościki. No ale coś czuję, że oni musieli to ręcznie przeszukiwać. Pamiętam tą chatkę, tutaj chyba ugotowano jakiegoś dzieciaka i jego nogę, o ile się nie mylę. Którym tu się używało wiedźmińskich tych? Pod prawy przycisk. Jo, tutaj jest chyba noga jakiegoś Kidosa, nie? Pływa sobie w garnku. Jak na moje ślady. Na moje stopy. Wyczułam z odległości. Jako naczelny stópkarz. Nie no, oczywiście nienawidzę stóp. Kurwa, takie giry. Nienawidzę. Dobra, idziemy dalej, bo tu nie o preferencjach miał być moich odcinek. Wilk! Kurwa, one są na wysoki poziom. Ja zapomniałem, jak tu się bije, którym się rolki robi ostatni raz. Kurde, grałem z 10 lat temu. Nie no, nie pamiętam kiedy. Z 2 miesiące temu ostatni raz tak grałem. Znaczy, nagrywałem teraz te odcinki z ciekawostkami. Swoją drogą, wycięty content znajdziecie tutaj, wam się uświetla pewnie odcinek. Do góry możecie kliknąć, to jest jeden z odcinków z wyciętego contentu i tam znajdziecie też całą playlistę o wiedźmińskich ciekawostkach. No i na końcu tego filmu też znajdziecie całą playlistę o wiedźmińskich ciekawostkach i tam różne wycięty kontekst, wycięty content i różne właśnie odcinki takie z różnych fanowskich modów. Spróbuję już... O kurde, to ja mam takie coś! Nawet nie wiedziałem. Czy to mój zapis jeszcze z Wiedźmina, a to kompletnie nie wiedziałem, że mam takie coś. Co to w ogóle robi? Jak ja to zrobiłem? Dobra, tu ktoś jest, pies. Ale nie jestem za bardzo w stanie go przeszukać. Tutaj wilk. No coś czuję, że narzeczonego dorwał wilk. Jest przejście. Białka nabiegłe krwią, ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Rozchylone usta, przekrwione wargi. No i język przegryziony. Musiało go bardzo boleć, nim umarł. Ja myślałem, że po prostu dobrze rob... Dobra. Moje żarty, zapomniałem, że to nie są moje odcinki. To nagrywam ciekawostki, to się trzeba dla widza pokazać, a ja już żart o lodzie miał pójść. Dobra. Już po totalna powaga, nie? Podbrzusze całe zakrwawione. Zapomnieć o tym. Rozszarpane mocnymi szponami. Wilki tego nie zrobiły. A się w ogóle nie powinienem na tych odcinkach odzywać. Ciekawostkowych, naprawdę. Wilkołak. Ładny posąg. Dzięki. Co? Zaczynam się od najlepszych? To chyba nie o to chodziło. Coś tu chyba te dialogi jest takie... Coś chyba nie tak jest. Ale to nie będzie łatwa walka. Zbierajmy się.
o początek był dobry, potem połowy dialogów nie ma, ale uznajmy, że oni po prostu czytają sobie w myślach i idźmy dalej. Po angielsku pewnie lepiej to jakoś turbo też nie brzmi, także nie będę zmieniał na angielski. Wydaje mi się, że skoro jest tu opcja w ogóle po polsku, oni zaczęli coś już gadać po polsku, no to twórca chyba ogarnął mniej więcej ten polski język, twórca tego modu. Swoją drogą, link do tego modu znajdziecie w opisie, jeżeli sami chcecie sobie zagrać. Możliwe, że to jest kilka endingów, także jeżeli chcecie spróbować któryś z nich, proszę bardzo. Mam wrażenie, że teraz w miarę jest cicho. Gierka. Poczekaj do północy, aż pokaże się wilkołak. Pyk, pyk, medytacja. Dobra, medytacja. Teraz palę Jana, bo tak naprawdę trzeci raz prowadzę tą bitwę z wilkiem. Kurwa, by taki dokokszony, że mnie na hita ściągał. Teraz miejmy nadzieję, że będzie inaczej. Ej, mam wyłączone skalowanie i wszystko? A nie, dobra, teraz dobiją mnie 0 HP. Wcześniej to był dosłownie pogrom, chłopy mnie jako... Chłop mnie miał na jednego hitka ten wilkołak. On podchodził, lewy sierpowy i ja padałem, nie? No wstyd był, bo dwa razy umarłem. Teraz muszę udawać głupka, co chciałem na samym początku udawać głupka. No bije tyle samo, to jest nie fair zupełnie. Tyle samo bił, co bije, tylko jakiś kurde wolniejszy i trochę więcej mu damage zadaje. Totalnie powalony, ty mam opowieść i tego. Opowieść włączoną, nie wiem jak się nazywa ten poziom. Opowieść, tylko opowieść chyba, tak, po prostu opowieść, poziom trudności, włączenie skalowania przeciwników. A wilkołak podchodzi mi sru. Zadupca hitka. To nie powinno tak wyglądać chyba, dobra. Spowolmy go, on się jeszcze leczy, miejmy nadzieję, że Ciri go wykończy. A ja bym kurde uważał na jego ciosy, ty, jak on ma tak bić mnie. No. Ale ma wąsika białego. Od mrozu. Co ci zrobiła ta wiedźma? Ukradła mojej córce medalion. Czemu? Wiedźma się przyzwała. W snach kiedyś śniłem wilcze sny. Teraz tylko głód i ból, krew. To jest de facto. Nie ma innego wyjścia. To jest de facto dialog. Dialog i wybór z... w momencie, kiedy będziemy mieli zły ending, to taki właśnie dialog się pojawia z wilkiem i... No mega smutny jestem w ogóle zły ending, możecie sobie go zobaczyć, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Pewnie nagram o tym odcinek, tak, czy może kiedyś wyskoczył on tutaj. Pik, możecie sobie kliknąć, ja na razie nie nagram, ale... No, fajny jest ten zły ending, chyba najlepszy, jeżeli chodzi o tak fabułkę i tak dalej. No, nie wiem, zabijmy go, nie ma innego wyjścia. Nikogo już nie zabijesz. Ale generalnie jak mieliśmy ten zły ending, to raczej oszczędzaliśmy tego wilkołaka, bo on w sumie nie był taki wcale zły. No ale tutaj nie mamy takiej głównej zarysu fabuły, myślimy, że on jest zły, tak zaatakował nas z dupy. Zjadł jakiegoś tam tego gagatka, jakiegoś myśliwego, także... Raczej chcemy go tutaj unieszkodliwić. A dzisiaj nie jestem w formie. Tak chory jestem. Ale jak to mówię na odcinkach. Na szczęście choroby psychiczne nie są przełożone przez komputer. Tak, Zygi. Jesteście bezpieczni. Jak na moja babka. Idź za kobietą. I ain't no simp, man. Ja nie simp, co ty? Tylko za facetami. Utopce. No dobrze. Tylko tu jest... Nie no, co to są za poziomy tych utopców? Nie, coś mi tu nie gra, nie? Czy ja na pewno wyłączyłem... No podniesienie poziomu przeciwników wyłączone. Kurwa, mglak mnie na 50... 15 mglaków, baba wodna. 17 utopców. Co tu się kurwa dzieje, ty? Co to jest za bitwa? Już sobie wyobrażam, jakby to na drodze ku zakładzie przechodził. No, jak oni mi na po prostu opowieści na 3 hitki mają. Zastosował alternatywną wersję znaku przytrzymaj Q. Ty. Fajnie, ja bym chciał użyć normalnego znaku i kurwa nie zginąć. Co wy na to? Trzeci raz mi podpowiedź o alternatywnym tym.
życiu znaku dają. Musimy z niej skorzystać chyba, bo oni sobie nie dadzą spokoju. Chyba, że to za każdym razem, kiedy ginąłem, to po prostu anulowało się i teraz za każdym razem się będzie wyświetlać, dopóki nie będę... Jak zginę, to po prostu jeszcze raz się wyświetli, no. Dobra. Duś, bo tu trzeba konkretnie szybko fabularnie przejść. Dla widza, że odcinek nie trwał 14 lat. O kurde, walnijmy sobie uniczki altem. W sumie tymi gównem języca. I w utopca, sru. I z babę wodną, sru. Pyk babę, mieczem. Dobra, zróbmy śmigło dla widza. Co jeszcze, że śmigło akurat dużo zabrało. Zanim przede wszystkim nie będą skupieni na mnie, to ja mogę sobie to śmigło walić. Git, pokolaj potwory. Jak na moje pokonane. Chciałem zobaczyć alternatywną wersję znaku. No, trzymam Q i nie mam alternatywnej wersji znaku. A gitni? Fajne te alternatywne opcje znaku, które nie działają. Dzięki, jest z czym glaczek widzę do pokonania. No BBB, dawaj hotu. Pyk? Nie no, chłopco w cień. Boisz się, wariacie? No chodź, bo mi się nie chce. Nawet dam się uderzyć ze 3 razy, tylko że nie zginął, no. Dobra, pyk. Szybko, poduś, cyk. Jedyna pamiątka Ciri. Znaj wskazówki dotyczące kobiety. Gdzieś tutaj te wskazówki mamy znaleźć. Tak mi się wydaje. Możliwe, że w jakichś ciałach wrogów będzie jakaś notatka albo coś takiego. Tu coś jest. Podarła kieckę. Ucieknij na bagna. Czyli nazwy... Jest teraz nago? W takim razie na bagna. Szybko. Idź do domu wiedźmy. U odcieknięca tak daleko? No jeszcze może w takim tempie będę szedł, co? Ciri, czekaj. Zatrzyma. A gdzie jest Ciri? Ona... co? Ruszając na bagna. To jest niebezpieczne. Co się stało? Strach cię obleciał? Mówię poważnie. Muszę się przygotować do tej walki. Spocznij trochę. W porządku. Znajdź miejsce odpoczynkowe, okej. To jest questik fabularny, od razu został zupdate'owany. Dlatego tak wolno szliśmy, bo ja pewnie bym szybką podróż od razu wykonał. Gdzieś dotarł szybko płotkiem do znaku, żeby mój chłopy na miejscu. Wszystko bym pobagował. Jakby mnie nie spowolnili. Rozpal ognisko. Ty, to w ogóle wygląda jak takie miejsce, gdzie zaczynaliśmy rozgrywkę. Może to jest miejsce, w którym zaczynaliśmy rozgrywkę? Raczej nie. Ale w sumie kto wie. Jak na moje odpalone, jak na moje zgaszone, jak na moje pewnie zbagowałem questa. Czy nie? Nie, bo może być. Same rozgrzane, rozwęglone węgielki wystarczą. Kurde, ale się znam, już wszystko boli. Wybaczcie za dzisiejszy performance. Że nie jestem tak energiczny, jak zazwyczaj jestem. Chociaż to pewnie taki normalny youtuberska energia, aczkolwiek ja za ocenę odcinka jestem powalony, jeżeli chodzi o przypływ energii i tego, jak składam zdanie i bardzo szybko mówię, że ciężko mnie pewnie zrozumieć tam w większości kwestii. Gotowy? Nie lubię taki być mychim. No mi by się taki odpoczynek przydał. Krzywuchowe moczary później tego dnia. Widziałem tą serę, tylko nie widziałem cica. W tym momencie. Wiem, że tutaj widzi jakaś naga postać. Nie było cica, jak oglądałem materiał. Ja dla widza to nawet tak zrobię. O! Proszę bardzo. Ja znam widza. Ja za dobrze znam widza. Ja sam widz.
A gdzie jest jakaś w ogóle muzyka albo coś? Ta kurewka przeklęta krew zabiła moje siostry. Zostałam sama przez ciebie. Bogom dzięki. Miałem włączoną muzykę. Zabiła naszą siostrę! To noc twojej śmierci. Słyszycie muzyczkę, bo ja wam to dodam w montażu, ale ja nie słyszę muzyki i tak się zastanawiam, że coś tu nie gra, nie? Przez te wszystkie gameplaye, przez te wszystkie minuty. Coś jest, mówię, kurwa, nie ta. A tu chłopie, ja na utkanej przez 30 minut gram w to. Przygotujcie się. Nie, no z muzyczką wyjaśnijcie mi, że jest dużo, dużo lepiej. Jak na moje to bez, w ogóle fajnie wyglądają te bez. Czekajcie, odpalę sobie muzykę. Jo, ja debil, muzyka na zero, bo ja nagrywałem ciekawostki, nie? Żeby nie było muzyki. Dobra, teraz powinno być coś słychać. Teraz macie oryginalną muzykę, jaka jest w dodateczku. Powinno być w porządku. Nie wiem, czy nie jest za cicho. Coś tam chyba słychać tej muzyki. A, no tak, tak, ucieczka przed jego palącym okiem. Łe! Ale fasolną. Na niego zadziała na przykład wyśmienity północny wiatr. Oj, tak średnio chyba bym powiedział. Duś, duś, duś. Uniczki, uniczki, uniczki. I kłena. Zajmę jaskółeczka, jedzonko, kurczaczek. No i cacy. Pletki, można go jeszcze profilaktycznie. Nie wiem, co dał. Profilaktycznie podpalić, ale nawet nie musiałem tego robić. Rozejrzyj się. Czujesz ich nienawiść? Zabijałeś ich braci za garść srebrników. Złe zakończenie. Chcą twojego cierpienia, a ty już nie widzę tam po prawo, groźny. Zasłaniam. O, tu też całkiem mi sporo. A ty się boisz. Czujesz strach. Wróżby nie kłamią. Nie przeżyjesz tej walki. Zabić go! Przychodzę was zabić. Teraz gramy sobie Ciri, spoko. Ale będzie mucenie, ty. Zdasz się spamić Q jak powalony i tyle. To za dużo chyba damage'u nie zadaje. Chociaż nie jestem pewien, może zadaje. Nie wiem na ile hitków ja mogę, ile hitków jestem w stanie przytankować. Coś, ale ta Ciri jest... Co jest z tą Ciri w ogóle, ty? Ona jest jakimś na totalnym wypasie, co ona ma za mieczor? Nie no, ja mam takiego sojusznika przy sobie, to... Chłopie, co się dzieje w ogóle, nie? Jedna mi komputer spłonie. Co jest grane? A mogę śmigło od Ciri? Nie, śmigła nie możemy akurat zrobić. Ale na pewno możemy pomachać mieczem, no to jest jakiś dziwny miecz, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, jestem w stanie sprawdzić na swój ekwipunek? Raczej nie, nie? Pod i nie mam ekwipunku. Mgnięcie i szarża. A, no to tak, to moje podstawowe umiejętności, a tak, kurwa, jak małpiszon. Oj, czym zaraz nie zginął faktycznie. Q! Dobrze, Gerward, odwrócenie uwagi. A ja tą zaraz sprzątkę posprzątam. Odzyskaj medalion. No i chyba po ostatniej wiedźmie. Pokaż na Ciri. Chyba się delikatnie zdenerwowała. Wydaje mi się, że wiem, jakie to będzie cutscenka i wydaje mi się, że po prostu podmienili ze złego endingu model Gerwarda na model... A to skóra, co za gagatek siedzi? Jubalu. Tak mi nie pasuje głowa do ciała. Może szybko wyrósł. Ale miał medalion na sobie, bo nawet nie zwróciłem niestety uwagi. Chyba ta.
Ja myślałem, że będzie taka scena, jak ona przyjmuje ten medalion i płacze. Bo taka scena jest też w końcowym, jakby właśnie, tak jak mówię, endingu. Tutaj dużo widzę z końcowego endinga zostało, tego złego endinga zostało zaczerpnięte. To by była fajna scena, wystarczyło podmienić model i mogli to wrzucić. Aczkolwiek zrobili coś oryginalnego, całkiem w porządku. Kermoren tydzień później. O, słychać muzykę. Tylko nie wiem, czy tutaj dźwięki nie są delikatnie dla was za tego, za cicho. Chciałbym, żeby ten odcinek był idealny, bo nie będę nagrywać dwa razy tego samego, nie będą te same emocje na mojej twarzy. Nie będzie ta przede wszystkim pierwsza reakcja najważniejsza. A ja widzę, to nie oszukał, żeby drugi raz reakcję robić. Wiadomo. Ma medalion odzyskany. Tak to popatrzymy tutaj. O. Może gdzieś tam się ukrył. No nie, nie widzę. Może gdzieś tam. Nie. Tutaj. No nie, nie. Chyba nie ma medaliona. Jak sobie radzisz? A w dłoni ma. Dzięki. Myślałem, że gdzieś schowała, zawiesiła oczywiście na pasie, nie? Albo gdzieś tu i po prostu... Pomściłaś Wesemira. A, po prostu trzyma w dłoni. Pamiętajcie, że wy też w dłoni trzymacie, Żałuję, miejmy nadzieję, myszkę od komputera. I możecie zostawić lajka czy suba, jeżeli chcecie więcej takiego kontentu. Cieszę się, że przyjechałeś tutaj ze mną. Dziękuję. Wiesz, że cokolwiek się stanie, zawsze możesz na mnie liczyć. Myślę, że to było ciekawe uzupełnienie ostatniego. Ciekawe uzupełnienie jakby końcówki, kiedy zabijamy tą wiedźmę. Bo generalnie w trójce po dobrym zakończeniu nie zabijamy tej wiedźmy. Nie mamy takiej możliwości, nie mamy takiego questa. Ale też może możliwość taką mamy tam pójść i ją zabić? Raczej też nie, bo bym na 90% o tym słyszał. Także myślę, że właśnie takiego questika brakowało, bo bawiłem się całkiem przednio. Pewnie to jest setki godzin tutaj pracy, a ja chłopie ograłem 20 minut zadowolony. Średnie takie i tyle. Nie, ale bawiłem się naprawdę fajnie. Fajnie, że ktoś to zrobił, fajnie, że to było po polsku przede wszystkim. Super pierwsze wrażenie i sorry za mój performance dzisiejszy, ale tak mi gardło boli wszystko. Jestem strasznie chory, a tutaj odcinki znajdziecie codziennie o godzinie 14 oraz 16, czy też takie zmontowane z Tarkowa, czy też takie zmontowane ciekawostkowe, czy też takie zwykłe gameplayowe, ale w moim dość generalnie specyficznym stylu. Możecie tutaj wpaść, zostawić suba, wpadajcie na Twitcha, tam też streamy, Instagram, zdjęcia. Twitter nic w sumie tam nie wstawiam, czy powiadomień, ale też możecie zajrzeć, chyba że nie mam go podpiętego, no to na Discorda chociaż wejście. Tam możecie do mnie napisać, zapytać o coś. No i generalnie tam całe community Twitchowe i generalnie, przede wszystkim Twitchowe, bo tam bliższy jest taki kontakt z ludźmi. Tyle, widzimy się jutro, godzina 14 oraz 16. Dzięki wielkie za obejrzenie, pozdrawiam rodzinko.